I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chaser. Czyli tym razem musimy znaleźć drogę do latarni, która stoi tuż przy nas. Niestety, jak to zwykle bywa w tej grze, droga do niej wcale nie jest taka prosta. Jak zwykle zresztą. Nie dość, że czeka na nas wielu przeciwników, to jeszcze nie będzie można do niej wejść tak po prostu sobie. Co zresztą za chwilę zobaczycie. Chcę się tu trochę porozglądać, bo dawno mnie nie było tutaj. Ale dobra, tutaj zaczynałem. Czyli tam nic nie ma. Tutaj też nic, tak się rozglądam na jakąś kamizelką kuloodporną. Okej, i widzę pierwszego przeciwnika. Uwaga. Cel dostał. Pewnie reszta już to zauważyła i biegnie w moim kierunku, tak? Tak. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, są to piraci. Ład, aha, nie ten przycisk. Tutaj stoi kolejny. Wolę ich zabijać z daleka, żeby nie mieć problemu. Się tak rozglądam, czy któryś mi nie wyskakuje tak czasem z boku, bo lubią się respić za mną. Dobra. Snajperka rządzi w tej grze. Okej, i to jest wejście. Tak, naprawdę to jest wejście, a przynajmniej kiedyś było to wejście. No, niestety dzisiaj już tutaj nie wejdziemy i musimy sobie innej drogi poszukać. Świetnie. Po prostu świetnie. Nie lubię zakamarków. Dobra, ale tam widzę skrzynki z amunicją i z chęcią chciałbym się tam dostać. Żaden pirat nie zorientował się, że ma kilku kolegów mniej. Dobrze zresztą. I to tam nie przeszkadza. Oglądam się, bo być może jakiś będzie sobie stał spokojnie na dole. A ja go zdejmę, o. Trochę ammo i apteczka. Może stanę sobie gdzieś tu i będę mógł sobie postrzelać. Nic nie widzę. Jestem ślepy. O. Biegnij. Nie, ammo. Dobra, już przecież uciekam. Dobra, i to była tak jakby prezentacja tej broni. No niestety lipna jest, jak zwykle. Jak to na pistolety przystało. Przy okazji nazywa się Beretta M12. Teraz będzie trzeba im pociągnąć z Colta. Z M4 mojej ukochanej. Uwaga. Zmniejszyłem sobie trochę czułość myszki, ponieważ zauważyłem, że grając na mniejszej czułości myszki jakoś lepiej mi trochę idzie. Celność trochę mi wzrosła, choć tylko mi się tak wydaje, tak w rzeczywistości moja celność nie wzrasta powyżej 35%. Tak. 35% celności rządzi. Tutaj jest jakaś drabinka, bo ja bym chciał się dostać z chęcią na górę, bo tam jest ammo. Jeszcze nie wiem jakiego kalibru, ale na pewno jest ammo. O, chodź. Cóż to za ammo? Nie wiem, ale jest kamizelka. Cokolwiek to jest, mam tego pełno. Coś. Cóż to może być? Czyżby pociski do granatnika? Być może. Chociaż granatnika nie zamierzam zbytnio korzystać. Przynajmniej na razie.
Szybko na dół. Ot. Zapis. Okej. Trzeba się rozglądać. Uwaga. Nie trafisz. Fuck. Uff, udało się. Nie ma źle. Chyba wyczyściłem już to wszystko. Chyba tak. Chyba, że mogę sobie tutaj spokojnie pobiegać. Czy ja tu mogę... Mogę. Ale czy chcę? Jeszcze nie może. Zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego. Fuck. Skąd on strzelał? Gdzie ty stoisz? Ja cię nie widzę. Był i się zmył. Gdzie żeś jest? Heja! Czyżby oni stali na schodach? Nie widzę tych meneli. Gdzie oni są? Nie ma ich. Co to, jakieś duchy? To nie jest zabawne. Byli, a teraz ich nie ma. To nie jest zbyt zabawne. W ogóle jakoś nie uważam, żeby znikający przeciwnicy byli zabawni. Pojawiam się i znikam. Winchester! Teraz widziałem cię. Ta broń naprawdę jest taka niecelna. Chodzi mi o tą beretę. Zejść w dół, czy nie wchodzić? Ciasne pomieszczenie, w którym na pewno użyję... zamknięte. Dobra. Zamknięte. I... Tak wydawało mi się, jakby karabin mi mrugnął przed oczami. Dobranoc. Chodź tu. Chodź do mnie. Taś. O to chodziło. Gdyby wszyscy byli tacy słabi jak piraci, byłoby świetnie. A apteczka i Winchester. Wolałbym nie dostać tego z tego Winchestera z bliskiej odległości. O fuck, 4 HP. Nie, to trzeba wczytać, to bez sensu. To był ambush. To była po prostu zasadzka. Czyli że rozumiem, że po prostu w tamtym kierunku nie mam po co iść, bo mnie od razu zabiją. Więc idę sobie z powrotem. Nie. Może tu najpierw. Zamknięte. Może tu. Też zamknięte. Więc jednak trzeba iść na dół. Albo... Aha. Czyli że tutaj był jakiś podnośnik, dźwig, czy coś takiego, ale został zniszczony. Halo? Jest tu ktoś? A se wezmę Winchestera. O, otwarte.
ci walnę z dziurek jednocześnie. Fuck! Skąd żeś się tu wziął? No znowu za mną się pojawi, no. Proszę sobie nie robić ze mnie jaj. Pod schodami nic nie ma. Czy ty zerwałeś śmiertelnie? Tak, i dałeś mi nawet małą apteczkę. Za co ci dziękuję. Po co krzyczy, że jesteś za mną, debilu? O, czy ja to otworzyłem? A nie wiem, dlaczego on krzyknął, że jest za mną. Mógł mnie zabić. Zamknięte. I zamknięte. Czyli trzeba się jednak tu... Hello, baby. Yeah. Ta broń jedzie ostro. Ja otworzyłem. Zbrojownia. Czemu nie? Co za amunicja? Aha, 9 mm. 5,56, czyli do Colta oraz... Tam widzę jeszcze jakiś pakuneczek. To jest... Też 5,56. Ale mam już chyba pełno. A to ja wcześniej dobrze, że nie wziąłem. No to była mała, bym ją zmarnował. Może mi się przydać w innym momencie. Dobra, więc gdzie teraz? Czyżby trzeba było pogłówkować? Zamknięte. I zamknięte. Siema, ściana. Miło mi ciebie poznać. Chyba jest powrót. Ale zostały jeszcze jedne drzwi. Tutaj. A nie, to są te drzwi, no. Może. Dobra. Dobra, wracam. Bo jeśli nie tutaj, to muszą być inne wejście. Albo i nie. Dobra, tędy wchodziłem, to wiem. Tutaj jest zamknięte. Tutaj jest otwarte, ale jeśli wejdę tu, to znowu mnie ostrzelają z granatnika i będę miał 4 HP. Tak? Oczywiście, że tak. No to kolcik. Jeden zerwał. No, beretę. Wydaje mi się, że tędy trzeba iść, bo ustawienie... Tak, tędy trzeba chyba iść. Co my tu mamy? Kamizelka, niestety ja mam 100%. Trzeba jakoś skoczyć na górę, ale to wymaga niestety pewnych umiejętności, których ja nie posiadam. Teraz tutaj, teraz tu. Tu. Dobra, postrzelałeś już swoje, teraz możesz odejść w pokoju. Ops, trudno się trochę gra na tej klawiaturze. Parciarz. Wow. Jest okej. Widzę cię. Okej, mam dla ciebie niespodziankę. Dobranoc! Nie będę się z tobą bawił, jeśli mogę cię rozwalić. O, kolejny. Celnością nie grzeszę, jak zwykle. Bum w kolano! Dobrze. Znowu zapisałem. Nie wiem, czy mi się gra nie zbaguje, jeśli tak będę zapisywał. Zawsze lepiej iść pełnym paczuszką amunicji, niż żeby iść na pół gwizdka. Że co, niby mam zeskoczyć z tego dachu? Chyba całkiem głowa boli. Czy tutaj jest jakiś... O, tu można zejść spokojnie. Dobrze jest, jest. Nie jest dobrze.
Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Chcę tylko wejść do latarni. Czy to jest naprawdę tak wielka prośba, że nie może być wykonana?